Cześć, tutaj Domek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jednym z miejsc, gdzie można kupić piwo butelkowe, kraftowe w Tokio, jest Tokyo Station, czyli stacja centralna w Tokio. Nachodziłem się tutaj strasznie długo, chyba z pół godziny albo 45 minut. Otóż tak, najlepiej jest tutaj trafić wtedy, kiedy gdzieś jedziecie albo przyjedziecie do Tokio. Dlaczego? Dlatego, że generalnie trzeba mieć bilet, żeby wejść do tej części stacji, tak? To jest za bramkami. Więc jak tu trafić? Trzeba wejść na stację i z poziomu 1 trzeba zejść schodami szerokimi na poziom B1. Pokażę wam, gdzie ja jestem teraz i zobaczycie na mapce, żebyście mniej więcej się orientowali. Czyli okej, jesteśmy tutaj i jak jesteśmy przy tej informacji, to widzimy tutaj taki pasaż handlowy po prawej stronie. On się nazywa Grandsta, czyli Grand Station. I ten sklep nie jest osobnym sklepem, tylko to jest stoisko w ramach tego Grandsta, więc ja się na niego naprawdę sporo naszukałem. On jest po prostu tutaj, widzicie? Le Collier Maruno. To jest sklep z winem, ale ma bardzo dobry wybór piwa. Bardzo dobry wybór piwa, kraftowego, japońskiego, w puszkach, co ważne, przez podróżą samolotem. Są piwa amerykańskie, są piwa japońskie. Są oczywiście wina. Są japońskie właśnie z Nest Beer, Koedo, Birds. I są też dwa krany. Można się napić piwa na miejscu.